Siemka, więc przychodzę do Was z The Christmas Time, tak? I mam nadzieję, że film Wam się spodoba, więc już bez przedłużania zacznę do przejdę do odpowiadania, może tak. Pytanie jest 15, więc mam nadzieję, że film nie będzie długi i Wam się spodoba. Pierwsze pytanie. Kiedy zaczynasz przygotowania do Bożego Narodzenia? Zazwyczaj jest to jakoś tydzień, niecały tydzień przed świętami. Kiedy jest już taka większa atmosfera, zazwyczaj jest już śnieg, w tym roku akurat nie ma. No i zazwyczaj wtedy, no tak jak już jest wolne, na spokojnie, żeby wszystko zrobić, żeby nie było takiego pośpiechu. No i zazwyczaj, tak jak mówię, jest to jakiś tydzień. Czy posiadasz kalendarz adwentowy? Jeżeli chodzi o czekoladki, to nie mam, ale jeżeli chodzi o taki, no taki inny, no to własnoręcznie zrobiłam. Nie mówię też, żeby się chwalić, tylko po prostu pewne notania. Wzięłam po prostu jakieś tam płótno, narysowałam jakieś tam kwadraciki, no i codziennie sobie tak odliczam. Więc na przyszły rok, jeżeli nie chcecie czekoladę kupować, to możecie właśnie w taki sposób sobie odliczać. Więc drugie, trzecie pytanie. Jakie są Twoje ulubione filmy świąteczne? Jeżeli chodzi o komedię, to zdecydowanie Gwiazdka Pita. Jeżeli chodzi taki bardziej o wzruszający, to Ekspres Polarny i Historia Świąteczna, który oczywiście podlinkuję Wam w opisie. No i zawsze jakoś tak te filmy na święta oglądam. Bardzo mi się podobają. Co prawda Gwiazdka Pita niedawno oglądałam, ale zdecydowanie jest to już mój ulubiony świąteczny film, więc na pewno jeszcze raz sobie obejrzę. Czy masz jakieś wesołe wspomnienia świąteczne? Tak, właśnie sobie przypomniałam jedno i chyba jedno sobie właśnie przypomnę, innych nie dam rady niestety, ale zawsze mój wuja wołał, jeszcze jak moja babcia mieszkała w domu, zawsze wołał, widzieliście tego Mikołaja, co tam leciał na niebie, zawsze my się ubieraliśmy szybko w kurtki, wylatywaliśmy na dwór i patrzyliśmy, gdzie jest ten Mikołaj z tymi reniferami, Rudolfem, z tymi saniami w ogóle. I myślę, że to było zawsze takie wesołe, bo zawsze mogliśmy poszukać, coś tam popatrzeć. No i zawsze już atmosfera się taka robiła typowo świąteczna, że już niedługo będą prezenty i zawsze się cieszyliśmy. Jak wygląda Boże Narodzenie w Twoim domu? Zawsze na Wigilię jedziemy i do jednej babci, i do drugiej, więc trochę wędrujemy, ale przynajmniej jesteśmy wszędzie. W drugi dzień zawsze jeździło się na imieniny, a w drugi dzień na obiad, czy to do jednej babci, czy do drugiej. Nie wiem dokładnie, jak będzie w tym roku, no ale zazwyczaj tak spędzam swoje święta. Co najbardziej lubisz w świętach Bożego Narodzenia? Myślę, że zdecydowanie to, że jeżeli są jakieś wielkie konflikty, jakieś kłótnie, to zawsze te święta rozładowują tą atmosferę, zawsze wszystko jest ok, godzimy się, nie ma tej takiej złej atmosfery i w ogóle, więc myślę, że to jest też fajne, że zawsze każdy się z kimś pogodzi i nigdy nikt nie jest smutny, tylko zawsze jesteśmy weseli, że już ten czas właśnie tej niezgody już mamy ze sobą. No i myślę, że to chyba jest najfajniejsze, właśnie ta atmosfera i to, że wszyscy są pogodzeni. No i nikt nigdy nie jest na kogoś zły i w konflikcie. Czy masz jakieś tradycje świąteczne? Nie kojarzę żadnych tradycji, na pewno jakieś są, ale no tak mi teraz do głowy nie przychodzą. W sumie to nie wiem. Zawsze po Wigilii, znaczy może, o właśnie sobie przypomniałam, zawsze w Wigilię, jeżeli chodzi o to u jednej rodziny zawsze najstarsza osoba czyta Biblię, więc to też jest u nas taka tradycja. Jeżeli chodzi o prezenty, to zawsze rozpakowujemy od najmłodszej osoby do najstarszej, zawsze wszyscy patrzymy z uwagą. Więc takie tradycje tutaj u mnie, w mojej rodzinie miewają. No i to chyba takie największe tradycje, które sobie teraz przypominam. Jakie są Twoje ulubione piosenki świąteczne? Tutaj mam jakąś listę, ostatnio widziałam moich ulubionych piosenek, sobie kiedyś zapisałam. Więc tak, zdecydowanie jest to Merry Christmas Everyone
Shakin' Stevens. Oczywiście tutaj nie, że ja sobie specjalnie zapisałam, tylko kiedyś po prostu kupywałam moje ulubione piosenki, gdzieś tam też do czegoś mi były potrzebne, no i teraz tak sobie przypomniałam, więc Merry Christmas Everyone, które też Wam podlinkuję. Santa Claus is Coming to Town oraz Have Yourself a Merry Little Christmas, no i Rocking Around the Christmas Tree w wykonaniu Miley Cyrus, jeszcze jak była brunetką. No więc takie moje ulubione piosenki. Dużo mam ulubionych piosenek świątecznych. No ale to jakoś tak miałam zapisane w telefonie, więc jakoś tak sobie przypomniałam w ogóle. Jaką będziesz mieć choinkę w tym roku? Ja mam żywą, co roku mam żywą. Zazwyczaj była to jodła kaukaska, jeżeli dobrze pamiętam, jakaś taka, a w tym roku nie wiem, jaka to jest choinka, ponieważ szliśmy na jakieś tam pole i pan od razu nam ścinał. Nawet nie wiem, co to jest za rodzaj choinki, więc tak, ale jeżeli chodzi, no to jest ogólnie żywa. Jaki jest twój ulubiony zapach świąteczny? Zdecydowanie jabłko, cynamon. Zawsze jakoś to mi się kojarzy ze świętami, taka atmosfera jest. Jeżeli zapalę świeczkę, zdecydowanie jest moja właśnie ulubiona z Glade'a, jeżeli chodzi właśnie o świeczkę. Dziś mi się zgubiła i muszę sobie kupić nową, ponieważ ona wprowadza mnie, ten zapach wprowadza jakąś taką atmosferę świąteczną, więc też bardzo polecam świeczki o tym zapachu. Jaki kolor lampeczek choinkowych lubisz najbardziej? Jak widzicie, jest to ciepły biały, chyba tak się nazywa. No po prostu taki żółty, trochę wpadający w biel. To jest zdecydowanie mój ulubiony kolor. Nienawidzę kolorowych. Nie wiem czemu, źle mi się kojarzą. Dlatego ja wolę takie tradycyjne, stonowane, no które mi przede wszystkim będą pasować do czegoś. No ja mam choinkę zawsze, nie mam kolorowej w ogóle. Mam zawsze taką białą, żółtą, jeżeli chodzi o bombki. Więc takie po prostu lampeczki lubię najbardziej, bo one chyba najbardziej pasują. Odliczasz dni do świąt, tak, z kalendarzem adwentowym wykonanym przeze mnie własnoręcznie. Ulubiony zimowy lakier do paznokci. Nie mam swojego, ponieważ ja na co dzień nie maluję paznokci. Na święta zawsze jakoś tam sobie maluję świątecznie, ale konkretnego nie mam ulubionego, więc niestety nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Ulubiony zimowy napój. Zdecydowanie gorąca czekolada, jak i herbata, żurawina, malina. Jakoś na zimę mi się zachciewa owocowych smaków, ale no nie wiem, jakoś tak lubię w zimę właśnie pić sobie taką herbatę. No i oczywiście też z miodem i z cytryną jest dobra. I właśnie gorąca czekolada mleczna jest przepyszna. Wyszłam. Chwilę. I ostatnie pytanie. Jak wygląda twój pokój podczas okresu świątecznego? Zazwyczaj jest tak jak w tym roku, ponieważ się dekorowałam, są to jakieś lampeczki, inne lampeczki, choineczka, jakaś tam kula śnieżna, dzwoneczki, zawsze jakaś świeczka, więc zazwyczaj tak mam dekorowany pokój. A jest to zazwyczaj skromnie, no bo już wtedy, żebym miała cały pokój zawalony dekoracjami, ale no skromnie, żeby tylko poczuć tą atmosferę świąt, bo reszta atmosfery to mi wprowadza cała rodzina i choinka. Więc tak, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dajcie kciuki w górę, jeżeli podobała Wam się ikonka własnoręcznie robiona przez moją mamę, więc kciuki w górę dla mojej mamy. Komentujcie, dzielcie się swoją dobrą energią na święta razem ze mną. Myślę, że wtedy będę oczywiście bardzo szczęśliwa i jeszcze więcej będę miała zapału na te święta. No i subskrybujcie, więc tak, zróbcie mi taki prezent na święta. W tym tygodniu jeszcze planuję film, który dostałam na święta, ponieważ też mnie prosiliście. No i co? Myślę, że do zobaczenia w kolejnym filmiku, więc pa, pa!